das Frausein und das Mannsein in der Bibel eine ganze Menge gibt. Da ist zum Beispiel die Aufforderung. Also in der Bibel steht ganz viel auch über das Frausein und das Mannsein und die Beziehung zueinander. W Biblii jest bardzo wiele na temat tego, kim jest kobieta, kim jest mężczyzna i o ich wzajemnych relacjach. Und das findest du zum Beispiel in dem Buch der Sprüche. I na przykład w Księdze Przypowieści wiele możemy na ten temat też przeczytać. Eine tüchtige Frau, wer findet sie? Pilna kobieta, kto taką znajdzie? Ihr Wert ist weit über Korallen. Jej wartość jest o wiele większa niż perły. Nun, Korallen zu finden ist schon sehr schwer. Znaleźć perły to już jest coś ciężkiego. Und eine Frau zu finden, die bereit ist, so nachts aufzustehen. I znaleźć żonę, która jest gotowa w nocy wstać ihre Tagewerk zu machen i wypełniać pilnie swoje obowiązki und die bereit ist ganz zurückzustehen, während ihr Mann bei den Ältesten des Volkes sitzt i jest gotowa całkowicie być jakby skryta czy z tyłu, stanąć z tyłu, gdy jej mąż jest zajęty różnymi obowiązkami. Das ist entgegen, total entgegen dem Geist dieser Welt. To jest zupełnie sprzeczne z duchem tego świata. Aber ich sage jetzt euch mal, junge Mädels, junge Schwestern. Ale teraz do was słowo, młode siostry. Alle meine Schwestern im Herrn. I do wszystkich sióstr w Panu. Das könnt ihr eigentlich in eurem Leben zeigen. To możecie właśnie pokazać w swoim życiu. Das ist euer großes Glück, was ihr zeigen könnt. Ob ihr verheiratet seid oder nicht. To jest waszym wielkim szczęściem to pokazać, czy jesteście zamężne, czy też nie. Dieser Wert ist weit über Korallen. I taka wartość tego jest o wiele większa niż jakiś pereł czy jakikolwiek majątku. Und jeder, der das findet als Mann, i znowu ktoś, kto jako mąż czy jako mężczyzna to znajdzie, der kann eigentlich Gott nicht genug dafür danken. Taką znajdzie, ten nie jest w stanie dosyć Bogu za to podziękować. Die Politik bei uns in Deutschland befasst sich damit. Polityka u nas w Niemczech zajmuje się tym, dass man immer mehr Frauen eigentlich im Geschäftsleben haben möchte. Że chce się jakby kobiety, by zajmowały coraz więcej, czy brały udział w życiu publicznym i na nowiskach się znajdowały. Dass man Frauen immer mehr zu 50% überall in gehobenen Stellungen haben möchte. I dąży się do tego, by kobiety takie miejsca kierownicze, podział był, jeśli chodzi o mężczyzn i o kobiety, czyli by to było 50-50. Und dass man gar nichts mehr ist, wenn man Hausfrau ist. I twierdzi się, że to jest wielka ujma, czy wręcz hańba, bycie taką, jak to u nas się mówi, kurą domową. Da sitzen zwar paar Frauen zusammen bei einem Frühstück. Taka historia, kilka kobiet siedzi razem przy wspólnym śniadaniu. Und die eine Frau erzählt, was sie tolles leistet auf ihrem Job. I jedna z nich opowiada, jakie ona ma osiągnięcia w swojej pracy. Die andere Frau sagt, was sie alles so sich verwirklichen kann darin. I druga opowiada, w jaki sposób ona się w swojej pracy urzeczywistnia. Die Frau macht dies, macht was Tolles auch. I trzecia tak samo coś tam opowiada, jakie ma osiągnięcia. Und was machst du, liebe Frau, so und so? A co, czym ty się zajmujesz, miła towarzyszko? Und dann sagt die, meine Schwester im Herrn, ich erziehe Menschen für Gott. I to była właśnie ta, którą tak zapytano na końcu. Ona była siostrą w Panu i powiedziała, ja wychowuję ludzi dla Boga. Wenn der Herr die Gnade schenkt, dass du auch Kinder kriegen kannst. Jeśli Pan daruje ci łaskę, że będziesz miała dzieci, dann kannst du einfach froh sein zu sagen, ich erziehe Menschen für Gott. To możesz być przeszczęśliwa, mogąc powiedzieć te słowa, ja wychowuję dzieci dla Boga. Eine tüchtige Frau, wer findet sie? Pilna kobieta, kto taką znajdzie? Ein zuverlässigen Mann, der wird ihn finden. Godnego zaufania męża, kto takiego znajdzie? Und wenn du eigentlich merkst heute, wie das in dem Geist der Welt abläuft, i gdy ty zauważysz, jak to mają się rzeczy w duchu tego świata, und das, was du von dem anderen Geschlecht erwartest, das solltest du auch selbst bereit sein zu bringen. I to, czego ty oczekujesz od drugiej strony, to powinieneś to samo ty być w stanie zaoferować. Suchst du wirklich eine Frau, die aussieht wie Marilyn Monroe?
Jeśli szukasz kobiety, która wygląda jak Marilyn Monroe, lässt du dich wirklich so von äußeren Dingen so blenden, wie das allgemein so üblich ist? Czy ty dajesz się omamić tym zewnętrznym rzeczom, tak jak to jest normalne dzisiaj? Wo sind solche Männer, die wirklich bei der Geschichte eben, die ich versucht hatte vorzustellen, die eigentlich sagen, mir kommt es auf das Geistliche an? Gdzie są tacy mężczyźni, którzy mówią, tak jak to w tej historii przed przerwą próbowałem wam pokazać, którzy powiedzą, mnie chodzi naprawdę o sprawy duchowe. Meine Frau war für mich natürlich auch begehrenswert, als ich mich verlobte mit ihr. Gdy ja się zaręczałem z moją żoną, to oczywiście moja żona też ją pożądałem. Aber wenn ich mich nur in ihr Passbild verliebt hätte. Ale gdybym ja się zakochał w jej wyglądzie, tylko. Dann muss ich euch sagen, dass die Schönheit Eitelkeit ist, sagt die Schrift. To wtedy Pismo mówi, piękność to jest próżnością. Wenn man als Frau alle ihr Gepickel dann so wegretuschiert. Gdy jako kobieta spędzamy godziny przed lustrem, by się wyretuszować, wypudrować. Aber was eigentlich bleibt, ist eigentlich, dass du eine innere Beziehung brauchst. Ale to, co pozostaje, to jest ten wewnętrzna, ta wewnętrzna relacja. Ich finde das ein so großes Glück, ihr Lieben, dass ich mit meiner Frau niederknien kann vor Gott. Ja uważam to za wielkie szczęście, że ja z moją żoną możemy razem uklęknąć i modlić się do Boga. W meinen letzten 20 Jahren, da hatte ich verschiedene Kollegen. W ciągu moich ostatnich 20 lat miałem przeróżnych kolegów. Wo bei einem nach dem anderen die Ehe kaputt ging. I jeden za drugim te małżeństwa kolejne się rozpadały. Und die haben alle vorher geübt. I oni wszyscy razem próbowali. Und dann sagten sie mir, naja, ha, du kannst uns ja nicht verstehen, bei dir ist das anders. I próbowali jakoś razem żyć i mówili mi do, na koniec, Harald, ty nas nie zrozumiesz, bo u ciebie to jest inaczej. Und dann kann ich immer nur sagen, Freunde, dann irrst du gewaltig. I ja do nich zawsze mówiłem, przyjacielu, mylisz się, poważnie się mylisz. Ich bin vom selben Material. Ja jestem z tego samego materiału, co i ty. Und auch als Christ bin ich zu allem fähig. I jako chrześcijanin też jestem zdolny do wszystkiego. Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns fragen, orientiere ich mich als Bruder an dem Wort Gottes. I dlatego jest to ważne, by się zapytać, czy ja jako brat jestem zorientowany na Słowo Boże. Sind mir wirklich Marilyn Monroe Eigenschaften so wichtig oder geistliche Eigenschaften, die ich bei einer Frau schätze? Czy ja cenię te cechy, które zewnętrzne, jak w przykładzie tej Marilyn Monroe, czy dla mnie jest ważne to, co w środku? Wo sind eigentlich die Männer, die eigentlich sagen, das ist eine geistliche Frau, die heirate ich, weil ich einfach, weil ich nicht nur nach äußeren Dingen gehe. Gdzie są tacy mężczyźni, którzy, czy bracia, którzy powiedzą, to jest naprawdę duchowa siostra czy kobieta, ja ją chcę poślubić. Ich bin so alt, dass ich selbst meine Familie unterhalten könnte. Dass ich unterhalten könnte, weil ich Einkommen genug habe, eine Familie zu gründen. Czy ja mam na tyle środków, bym mógł założyć rodzinę? Zuverlässige Männer brauchen wir heute. Właśnie potrzebujemy takich godnych zaufania mężczyzn dzisiaj. Eine einzigvolle Frau kommt vom Herrn. Sprüche 19:14. Sprüche. Roztropna kobieta pochodzi od Pana. Und das eigentlich alles aus dem Buch, was Probna. I te wszystkie miejsca pochodzą z Księgi Przypowieści. Wisst ihr, Frauen, die sich einfach Gedanken machen, wie kann ich dem Herrn gefallen? Czyli kobiety, które mają takie myśli, jak ja mogę się Panu podobać. Die nicht die neuesten Filme kennen, die irgendwo von Hollywood rüber flimmern. Nie takie, które znają wszystkie najnowsze filmy pochodzące z Hollywood dzisiaj. Weißt ihr, da gibt es einen besonderen tollen Schauspieler, ist auch egal. Aber die all diese Leute kennen, die heute groß sind in diesen Glanzpapier-Gazetten. Które kobiety, które, czy siostry, które znają tych wszystkich sławnych tego świata z tych gazet kolorowych, brukowców. Nach den Gedanken Gottes hat Gott euch zusammengefügt dann, um für ein ganzes Leben miteinander zu sein. Bo według myśli Bożych Bóg was złączył po to, byście całe życie razem spędzili. Da ist ein junger Mann. Jest młody, był młody człowiek. Und er scheint, er hat ein junges Mädel gefunden. I wydaje się, że znalazł kobietę, na którą chce, którą ma zamiar poślubić. Und er holt sie von der U-Bahn ab. I odbiera ją z metra.
Und es hat geregnet. I padał deszcz. Und manche Körperteile bei der Frau sind besonders abgezeichnet. I pewne części ciała u tej dziewczyny przez deszcz są jakby no widoczne. Und auf einmal verliert die Beherrschung. I nagle on traci opanowanie. Ach, komm doch mit zu mir. O, chodź do mnie. Und dann sagt sie nein. I ona mu mówi nie, nie, do mojego mieszkania. Ach, sagt er, du hast mich nicht lieb. I on do niej mówi nie, czy nie kochasz mnie? Und jetzt hätte sie eigentlich als einsichtsvolle Frau sagen müssen, gerade weil ich dich lieb habe, komme ich nicht mit. I teraz ona jako ta roztropna kobieta powinna powiedzieć, właśnie dlatego, że cię kocham, to nie pójdę do ciebie do mieszkania. Aber sie war schwach. Ale ona była słaba. Und gibt nach. I uległa. Und das Elend nahm seinen Lauf. I ta bieda rozpoczęła swój bieg. Denkst du, ist okay? Machen doch alle. Pomyślisz sobie, a to w zasadzie wszyscy tak robią. Die Zeit ging ins Land, kein Mensch wusste was davon. Czas dalej biegł, nikt o tym nie wiedział. Und eines Tages kriegen wir mit, als Mitgeschwister. I pewnego dnia my jako współwierzący, ich współwierzący, dass es tiefe Zerwürfnisse zwischen den beiden gibt. Że heiratet, alles normal, alles top. Bo jak oni się pobrali i ten czas po ich ślubie, wszystko było super i nagle coś się zaczęło psuć. Und ich muss sagen, er war nie ein zuverlässiger Mann. I ja muszę powiedzieć, że on nigdy nie był tym mężem godnym zaufania. Und dann kommen wir mit, dass er seine Frau schlägt. I odkryliśmy to, że on bije swoją żonę. Und dass Nachbarn, die von ihm wussten, Geschwister informieren, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist. I sąsiedzi, którzy o tym wiedzieli i też wierzący poinformowali o tym. Ein Bruder besucht sie, der viel Einsicht hatte über Seelsorge. I odwiedził ich też pewien brat, który miał taką służbę właśnie pasterską, który pełnił czy und dann wykonywał służbę pasterską. Dann stellt er ihnen die Frage, sag mal, hattet ihr schon vorehelich Geschlechtsverkehr? I on im zadał pytanie, czy wy przed ślubem obcowaliście? Und dann sagen sie, oh, so. I przyznali. Und wisst ihr, was das Problem war? I wiecie, co było problemem? Weil schon vor der Ehe die Achtung des Mannes vor der Frau verloren ging. Już przed ślubem ta żona straciła poważanie dla swojego męża. Das hat sich in der Ehe fortgesetzt. I to się niestety rozwijało potem w tym ich małżeństwie. Wahre Liebe wartet. Ta prawdziwa miłość czeka. Und frag immer, Herr, was soll ich tun? I pyta zawsze, Panie, co mam czynić? Und ein treuer Mann hat viele Segnungen. Wierny mąż ma wiele błogosławieństw. Und auch das ist wieder aus dem Buch der Sprüche 28:20. I to jest kolejny wiersz z Księgi Przysłów. Und ein treuer Mann, das ist wirklich etwas, wenn du einfach die Dinge des Herrn. Wierny mąż to jest ktoś, kto naprawdę rzeczy Pana. An die erste Stelle deines Lebens stellst. Gdy ty to stawiasz na pierwszym miejscu w swoim życiu. Dann wirst du auch erleben, dass der Herr seine Verheißungen immer wahr macht. To odkryjesz, że Pan swoje obietnice zawsze urzeczywistnia. Und kann das ja sein, dass du sagst, ja gut, ich bekomme vielleicht keine Kinder. Może też być tak, że powiesz, no w porządku, nie mam dzieci. Oder ich erlebe ganz andere Dinge, wie Krankheiten und all diese Dinge. Albo ja muszę przeżywać rzeczy takie jak choroba na przykład. Aber Segnungen eines Christen sind nicht abhängig von, ob ich krank oder gesund oder Kinder oder keine habe. Ale błogosławieństwa chrześcijanina nie zależą od tego, czy ty jesteś zdrowy, czy chory, czy masz dzieci, czy ich nie masz. Wir haben in unserem Leben miteinander gelernt, wenn wir dem Herrn etwas geben an unserer Zeit, an unserer Energie und auch an unserem Geld. My to przeżyliśmy, że w naszym życiu, gdy Panu coś ofiarowaliśmy z naszego czasu, z naszej energii, czy też z naszych pieniędzy, er viel reichlicher zurückgegeben hat. To on nam to oddawał o wiele, wiele bardziej obficie. Ein treuer Mann hat viele Segnungen. Wierny mąż ma wiele błogosławieństw. Das gilt natürlich auch genauso für eine Frau. I to jest obowiązujące tak samo dla kobiety. Was heute uns kennzeichnen sollte, ist eine gute Freundschaft miteinander als Kinder Gottes. To, co nas dzisiaj powinno charakteryzować, to jest dobra przyjaźń wzajemna.
Und ich sage das jetzt nicht mal zwischen den Geschlechtern. Ja tutaj nie mam na myśli teraz tej między dziewczynami a chłopakami. Es gibt für mich so ein ganz beeindruckendes Beispiel, wo Freunde so ganz innig miteinander waren. Jest dla mnie taki szczególny przykład, gdy przyjaciele byli bardzo ze sobą jakby związani. Und das ist die Geschichte mit David und mit seinem Freund Jonathan. I to jest ta przyjaźń Dawida i Jonatana. Denn ihr werdet merken, wenn man eine Ehe später führt. Bo zauważycie, że gdy się potem jest w małżeństwie, da ist das auch wie eine Freundschaft. To też jest jak taka przyjaźń. Und es gibt Konfliktsituationen. I są też sytuacje konfliktowe. Aber das ist etwas, was du einbringen musst in solch eine Beziehung, eine Freundschaft. Ale są rzeczy, które ty musisz jakby wnieść do tej, do tego związku czy relacji przyjaźni. Und ich habe mal so paar Beispiele angeführt, wie Güte. I ja tutaj przytoczyłem kilka takich przykładów właśnie. Milde. Pierwszy to jest dobroć i łagodność. Du willst vielleicht immer gerne recht behalten, weil du einfach auch ein sehr auf dich bezogener Typ bist, so wie ich will immer recht haben, auch wenn es danach geht. Być może ty zawsze chcesz mieć rację, bo jesteś takim stanowczym człowiekiem, jak na przykład ja. Ja zawsze muszę mieć rację. Aber bei einer Beziehung, da musst du etwas einsetzen. Ale jeśli chodzi o taką przyjaźń czy relację międzyludzką, to trzeba też trochę odpuścić. Und da geht es darum, zum Beispiel, dass du etwas gibst dem anderen. I chodzi o to, byś ty coś temu drugiemu dał. Du musst etwas opfern, zum Beispiel. Musisz coś jak gdyby ofiarować. Früher brauchte ich nie Rücksicht nehmen auf einen anderen. Wcześniej nigdy nie musiałem brać względu na kogoś innego. Jetzt muss ich auf einmal Opfer bringen. A teraz muszę coś ofiarować z siebie. Weil dem anderen bestimmte Verhaltensmuster bei dir gar nicht gefallen. Ponieważ na przykład tej drugiej osobie to, jak ty się zachowujesz, na przykład jej się to w ogóle nie podoba. Dann hast du etwas gemeinsam, zum Beispiel Freude. I macie coś wspólnego, na przykład wspólną radość. Also du teilst mit einem anderen Dinge, die den anderen auch freuen. A więc chodzi tu o to, że ty dzielisz z tym drugim czy drugą rzeczy, które jego też cieszą. Es gibt ja Menschen hier, die sind verheiratet. Są ludzie, którzy są zamężni. Aber machst du dir einfach mal Gedanken, was hat der andere gerne? Ale czy robicie, wtedy myślicie sobie, co lubi mój mąż albo moja żona? Was ist der gerne? Co na przykład je, co mu smakuje? Ja, was würde er gerne mal machen? Co chciałby chętnie zrobić? Das ist eigentlich in Form von Liebe. Liebe denkt immer an den anderen. I to jest właśnie taki wyraz miłości, bo miłość zawsze myśli o innych. Zuverlässigkeit. Zaufanie. Als ein Trustworthy. Trustworthy? Wiarygodność. Da sind Leute, die kamen zum Glauben an den Herrn Jesus. Pewni ludzie uwierzyli w Pana Jezusa. Und der eine hatte noch große Not. Wisst ihr, man nimmt vieles mit aus dem Leben ohne Gott. I jeden z nich miał wielką taką biedę, bo wiele rzeczy miał w swoim życiu, które były bez Boga czynione. Und jetzt war er zum Glauben gekommen. I on teraz uwierzył. Und es geht dann manchmal so wie bei dem verlorenen Sohn. Auf einmal alles ist neu geworden. Und jetzt zieht er sich fröhlich zu sein. I to jest często zdarza się tak jak u tego marnotrawnego syna. Nagle, jak w tym momencie, gdy człowiek uwierzy, wszystko się czyni, jest jakby nowe. Am anderen Morgen sitzt der verlorene Sohn beim Tisch beim Papa. I właśnie pewnego poranka ten marnotrawny syn siedzi przy stole. Da schmeißt er die Kaffeetasse um. Przewrócił szklankę, czy tam filiżankę z herbatą. Ufem! Sagt er wieder ein böses Wort, was er früher gesagt hat. I krzyknął przekleństwo, które zawsze wykrzykiwał. Und das war eigentlich eine Sache, die beim Vater sich nicht gehören am Tisch. I to było takie słowo, które dla ojca było nie do pomyślenia, żeby ktoś przy stole mu takie słowa mówił. Und mein lieber Freund, der macht Dinge auf einmal in der Ehe. I właśnie on też w małżeństwie na przykład czyni pewne rzeczy. Wo man dachte, das hat er jetzt. Macht er nicht mehr. O których by się myślało, że on już ich więcej nie uczyni. Und wisst ihr, das hat das die Beziehung massivst belastet. I takie właśnie rzeczy, te niewłaściwe,
bardzo obciążają ten związek. Denn nichts ist schlimmer, wenn ich gegen den anderen mal sündige, auch in einer Freundschaft, in einer Beziehung. Bo nie ma nic gorszego, gdy ja grzeszę w pewnym związku wobec kogoś. Beziehungen werden über Jahre aufgebaut. I niszczę ten związek, który przez lata był budowany. Und in einer Nacht kannst du alles zerstören. I jest tak, że w ciągu jednej nocy, jednej chwili możesz wszystko zniszczyć. Und das ist zum Beispiel bei sexuellen Sünden in der Ehe. I na przykład tak, takie, tak się dzieje w przypadku tych seksualnych grzechów. Wenn der Mann die Frau verlässt oder die Frau den Mann. Jeśli mąż opuszcza żonę albo żona opuszcza męża. Dann stehen die anderen, da stehen die vor dem Scherbenhaufen ihres Lebens. To oni stoją przed tymi skorupami, czy zostawiają skorupy w swoim życiu. Und dann zu vergeben. I potem przebaczyć. Und nochmal neu anzufangen. I zacząć jeszcze raz od nowa. Das ist eine ganz hohe Hürde für viele. To jest dla wielu zbyt wysoka góra. Ich sag das, weil man das alles lernen muss im Leben. Ja to mówię, ponieważ tego wszystkiego trzeba się uczyć w życiu. Niemand weiß am besten, wie unzuverlässig ich bin wie meine eigene Frau. Nikt nie wie lepiej, jak ja jestem godnym zaufania niż moja własna żona. Ehrlichkeit. Szczerość. Boah. Wie oft machen wir uns doch was vor? Jak często mamy jakieś coś zamierzamy, czy... Wie geht's dir denn, Bruder? Ach, gut, danke schön, gut. Jak się witamy serdecznie z drugim, jak ci się powodzi, o, fajnie. Hauptsache, er fragt mich nicht weiter. Byle tylko dalej mnie nie pytał. Sind wir doch ehrlich, ne? Czy jesteśmy wtedy szczerzy? Jest prawda? Jest prawda. Jest prawda. Und das ist so schön, der Apostel Johannes schreibt an seinen Mitbruder Gaius. I to jest takie piękne, gdy apostoł Jan pisze do swojego współbrata Gajusa. Ich wünsche dir, dass dir in allem gut geht, du gesund bist. Życzę ci, by tobie się dobrze powodziło. Und dass es deiner Seele wohl geht. I by ci się dobrze powodziło na twojej duszy. Wenn wir fragen, wie es einander geht, jak się pytamy, jak nam się powodzi, dann wollen wir eigentlich nicht hören, es geht mir nicht gut. To nie chcemy słyszeć tego, że a wiesz, u mnie jest źle. Gute Freunde. Dobrzy przyjaciele. Den kann man auch mal was sagen. Czy dobremu przyjacielowi można powiedzieć? Und die beten miteinander. Czy wymieniają się swoimi myślami i modlą się wspólnie. Manchmal kannst du in deinem Leben in ein tiefes Loch sogar fallen. I bywa tak, że w życiu wpadasz w głęboki dół. Dass du fragst Gott, warum hilfst du einfach nicht? I pytasz, Boże, dlaczego nie pomagasz? Warum bekomme ich das nicht in den Griff? Dlaczego ja nie umiem tego opanować? Warum sind die Dinge so kompliziert bei uns? Dlaczego na moim czy naszym przypadku te rzeczy się tak skomplikowały? Und dann kannst du das jemandem sagen, dann wird er dir sagen, aber hast du nie gelesen, 1. Petrus 3? I możesz to komuś powiedzieć, a on ci na przykład powie, co ty nigdy nie czytałeś? 1. Piotra 3 na przykład? Oder du kannst ein verständnisvoller Freund sein. Albo możesz być pełnym zrozumienia przyjacielem. Mittragen. I nieść razem z kimś, dass er wieder rauskommt. Aby pomóc mu nieść te problemy, aby on wyszedł z tego. Ja myślę, że to, co nam sprawia tak wiele problemów i bied, to jest to, że nie jesteśmy szczerzy jeden wobec drugiego. Ich bin äußerlich korrekt gekleidet, alles okay? Ja na zewnątrz, nic mi nie można zarzucić, fajnie jestem ubrany i wygląda wszystko w porządku. Und dann lässt man mich in Ruhe. I najlepiej, jakbyście mnie zostawili w spokoju. Wenn ich mal ein bisschen außerhalb der Norm bin, a jeśli ja jestem, tak powiedzmy, tak w cudzysłowie, wykraczam poza pewne normy, dann bin ich zwar ehrlich, aber bekomme Probleme. I to wtedy jestem szczery, ale pojawiają się u mnie problemy. Und deshalb ist das letzte auch so wichtig, dass man ein Gebet miteinander pflegt. I dlatego to ostatni punkt tutaj jest ważny, aby modlić się, ale też wspólnie się modlić. Viele Probleme in unserem Miteinander würden vielleicht nicht kommen, wenn wir mehr ein innigeres Miteinander pflegen würden. I prawdopodobnie wiele problemów byśmy w ogóle uniknęli, gdybyśmy mieli większe obopólne zrozumienie. Gute Freunde wollen sich nie verletzen natürlich. Dobrzy przyjaciele nigdy nie chcą się zranić. Und die wollen sich auch nicht wehtun. I nie chcą sprawić komuś bólu. Aber deshalb ist es so gut, dass wir ein gutes freundschaftliches Miteinander auch in den Zusammenkünften der Heiligen pflegen.
I dlatego jest to bardzo ważne, abyśmy pielęgnowali tą wspólną przyjaźń także wśród współwierzących. Jetzt noch was für Heranwachsende. I jeszcze teraz pewne rzeczy do tych, którzy rozwijają się czy wzrastają. Und das möchte ich einfach auch mal sagen, weil das auch wichtig ist, weil wir Männer und Frauen, wir funktionieren unterschiedlich. I to też chciałem powiedzieć, bo to też jest ważne, że mężczyźni czy chłopcy i dziewczyny czy kobiety, my jesteśmy czy wzrastamy, czy jesteśmy różni. Und die Männer haben wir hier mal so einfach, das habe ich nicht selbst Idee gehabt, das hatte der Bruder, wie heißt der, Mischa Werner, Hartmut. Hartmut hat das entwickelt, das fand ich richtig gut. Ja tego nie wymyśliłem, tylko jeden z braci te punkty napisał i ja uważam, że są bardzo dobre. Nie chcę się samego siebie wywyższać, bo ja na coś takiego bym nigdy nie chciał. Aber Männer gleichen wie eine Kommode mit vielen Schubladen. Ale pierwszy punkt dotyczący mężczyzn. Der einen Schublade sein Hobby, in der anderen sein Auto. Moment. Młodzi mężczyźni są podobni do komody, która ma wiele szuflad. W jednej na przykład szufladzie jest, to jest jego hobby, a druga szuflada to jest na przykład jego samochód. Der Umfang, wie er mit seinem Herrn lebt, wird natürlich bestimmen auch, wie groß die Schublade ist. A po wielkości szuflad możemy też rozpoznać, jak bardzo jest przywiązany do pewnych rzeczy. Między innymi na przykład, jak wiele dla niego Pan znaczy. Das kann sein, dass in irgendwann, wenn er dann gewisses Alter erreicht, dass auch so eine kleine Schublade für dich dabei ist. I gdy osiągnie pewien wiek, to może się też tak zdarzyć, że się znajdzie jakaś szufladka, która jest dla kobiety będzie. Und jede Schublade, das ist das Interessante, jede Schublade, die kann man einzeln öffnen. I to jest też ciekawe, że każdą z tych szuflad można otwierać pojedynczo. Und jetzt ist das Interessante. Junge Männer werden gesteuert durch die Augen. I to jest najciekawsze teraz. Młodzi mężczyźni są sterowani oczami. Und deshalb sind die ganzen sechs Magazine ganz speziell für Männer geschrieben. Sechs Magazine. I dlatego te wszystkie takie poradniki, czy te magazyny, czy jakieś gazety opisujące jakieś historie seksualne, czy tego typu rzeczy są napisane szczególnie dla mężczyzn. Auch wenn die ganze feministische Welt das nicht wahrhaben will, wir leben in einer männergesteuerten Welt. Nawet jeśli cały ten feministyczna organizacja czy świat tego nie chce przyjąć, to niestety, ale żyjemy w świecie, który jest kierowany przez mężczyzn. Das merkt man daran, wie viele solche Magazine es gibt. I możecie to zobaczyć, jak wiele jest czasopism tylko dla mężczyzn. Und dass irgendwann Jungs Interesse bekommen an solchen Dingen. I u każdego z chłopców nadchodzi taki czas, kiedy on po prostu zaczyna się tym interesować. Und meine Augen haben viele schlimme Dinge gesehen im Leben. I moje oczy widziały wiele bardzo złych rzeczy w życiu. Und deshalb sagt der Hiob, dass er mit seinen Augen einen Bund gemacht hat. Er hat das verstanden. I dlatego Job mówi, że zawarłem przymierze z moimi oczami. On to zrozumiał właśnie. Jetzt kommen wir doch zu den jungen Frauen. A teraz przejdźmy do młodych dziewczyn czy kobiet. Und die jungen Frauen gleich in einem Kleiderschrank. Ja myślę, że to jest bardzo fajny przykład, czy piękny, że młode kobiety są podobne, czy można je przyrównać do szafy z ubraniami. Der Kleiderschrank meiner Frau ist auch größer als meine. Tak nawiasem mówiąc, to szafa z ubraniami mojej żony jest o wiele większa niż moja. Aber den Kleiderschränken hier, die hat nur eine Tür. Ale tutaj, jeśli mówimy o tej szafie, to ta szafa ma tylko jedne drzwi. Und dann wird der Schrank geöffnet, dann ist der offen. I jeśli tą szafę otworzymy, to po prostu jest otwarta cała. Und das Interessante ist, die kannst du auch wirklich nicht wieder völlig schließen. I co ciekawe, jak już ją otworzysz, to jej nigdy nie domkniesz. Und Frauen werden sehr stark gesteuert durch Gefühl. I kobietami kierują bardzo silnie uczucia. Und das lässt sich auch im Sexualleben so. Wenn wie ein Bügeleisen, das dauert länger bis das warm wird, das Bügeleisen, und dauert ganz lange bis wieder abkühlt. I to można przyrównać, jeśli chodzi o te seksualne rzeczy, do żelazka. Bardzo szybko się nagrzewa, ale za czym ono się wychłodzi, to trwa to znacznie, znacznie dłużej. Ich denke, das mal ganz gut ist zu verständnis, dass es Tatsache auch in der Welt, auch wenn man das alles heute negiert.
I nawet jest to, możemy to przyrównać do wszystkiego w dzisiejszym świecie. Nawet jeśli w dzisiejszym świecie wszyscy próbują te rzeczy zanegować, to, nie, to niestety, ale niestety albo niestety musimy przyznać, że tak to właśnie jest. Dass Gott als ein weißer Schöpfer in 1. Mose 1 geschrieben hat, dass er den Menschen schuf. I Bóg jako ten mądry stwórca w pierwszej Mojżeszowej napisał, że on stworzył człowieka, czy ludzi. Und zwar männlich und weiblich schuf er. I tam jest napisane, i stworzył ich jako mężczyznę i jako kobietę stworzył ich. Und jetzt gehen wir noch ein bisschen weiter. Und jetzt kommen wir in eine Situation, dass du einfach jetzt in dieser Zeit bist, dass du einfach dir Gedanken machst. Jetzt klar. I teraz przechodzimy do takiej sytuacji, w której ty sobie zaczynasz myśleć. Wie komme ich an die Frau an? Jak zdobędę, czy jak mam się zachowywać wobec kobiety? Manchmal kommst du in Situation wie Josef. Czasami mogą ci się przytrafić takie sytuacje, jakie miał Józef. Da kommt die Frau zu dir. Że kobieta przyjdzie do ciebie. Was machst du dann? I co wtedy? Josef läuft weg. Józef uciekł przed tą pokusą. Und er macht das auch nicht, wie wir manchmal machen können. Wir können nämlich selbst Situationen steuern. Ale my też może się zdarzyć tak, że my sami zaaranżujemy takie zdarzenia czy takie sytuacje. Wir wollen auch nicht die Versuchung selbst auslösen. Nie chciejmy sami wygasić czy pozbyć się takiego doświadczenia. Das ist ein junger Mann, junger Christ. Był pewien młody wierzący, der lebte mit einer Frau zusammen. Który żył z pewną z kobietą. Und haben ihm gesagt, Freund, wenn du dabei bleibst bei der. I Gerhard? Wir. I myśmy mu powiedzieli, przyjacielu, jeśli ty w tym pozostaniesz, dann liegt die Versuchung vor der Haustür, dass du fällst. Jeśli ty tak nadal będziesz czynił w swoim życiu, czy będziesz nadal z nią żył, to ta pokusa stoi przed twoimi drzwiami, ty upadł. Wenn sich also etwas anbahnt zwischen Geschlechtern. Jeśli się coś zwiąże pomiędzy dwoma płciami, dann sollst du immer eindeutig von Beginn an sein. To masz być jednoznaczny od samego początku. Das betrifft sowohl den Mann, to dotyczy zarówno mężczyzny, als betrifft es auch die Frau. Jak i kobiety. Wenn ich sage vom Mann, jeśli mówię o mężczyźnie, dann sage ich auch, dass es nicht Jungs sind, die Beziehungen eingehen. To ja mówię, że to nie są chłopcy, którzy zaczynają wchodzić w takie relacje. Dort to mężczyzna. Gott erwartet eigentlich in den Beziehungen der Geschlechter eine gewisse Reife. Bóg oczekuje, że gdy zaczynamy wchodzić w te relacje czy stosunki z kobietami, czy odwrotnie, to Bóg oczekuje, że będziemy mieli swego rodzaju, czy będziemy już dojrzali do tego. Wir könnten viele Geschichten erzählen von Kindern, die Kinder gezeugt haben. Zapewne każdy z was zna, czy możemy opowiedzieć wiele historii na temat dzieci, którym urodziły się dzieci. Wir können viele Geschichten erzählen von Leuten, die wir uns in der Straße sehr gut kennen. Możemy też zapewne przytoczyć wiele historii ludzi z ulicy, których znamy. Aber wo ich immer den Eindruck hatte, wenn wir denen was sagen, dann haben sie immer gedacht, Gott ist nur der große Spielverderber, der uns den Spaß rauben möchte. Ale gdybyśmy im coś powiedzieli, to oni z całą pewnością powiedzieliby, że Bóg jest tym, który nam chce tą radość czy tą zabawę popsuć. Und manchmal kam aus dem Spaß ein Kind heraus. I czasami zdarzało się tak, że z tej za dobrej zabawy przyszło, czy urodziło się dziecko. Und manchmal haben sie ihrer Sünde noch eine draufgesetzt und dann haben sie das Kind weggemacht. I bywało też tak, że po tym jednym grzechu zrobili, czy popełnili kolejny grzech i to dziecko jakby usunęli ze swojego życia. Weil wir wollen zwar die Lust, bo my chcemy mieć rozrywkę, aber wir wollen nicht die Last. Ale nie chcemy nieść tych konsekwencji. Das ist das Problem unserer Zeit. I to jest właśnie problem naszych czasów. Wir haben in Deutschland 1,4 Kinder pro Familie. My w Niemczech przeciętnie na jedną rodzinę przypada 1,4 dziecka. In diesen 1,4 sind die muslimischen Familien, die sehr viele Kinder haben. W tym 1,4 w tej średniej to jest też wiele tych muzułmańskich rodzin, które ma bardzo dużo dzieci. Und auch die Christen, die noch erstaunlich viele Kinder haben manchmal. I też chrześcijanie, którzy też mają dużo dzieci.
Sei eindeutig von Beginn an, ist immer, wenn es um das andere Geschlecht geht. Powinniśmy być jednoznacznie określeni, jeśli chodzi, trzeci punkt, jeśli chodzi o drugą płeć przeciwną, czyli mieć jasne stanowisko od samego początku. Da hat ein junger Mann mit einem jungen Mädel in den Zusammenkünften der Gläubigen ein Verhältnis angefangen, eine nette Freundschaft. Jeden z młodych braci zaczął jakby spotykać się z pewną siostrą w zgromadzeniu. Aber er wollte nie weitergehen. Ale on nie chciał uczynić, nie chciał pójść dalej. Und da kann ich immer nur sagen, sei eindeutig von Anfang an. Was willst du mit dem Mädel? I ja wtedy mogę tylko w takiej sytuacji powiedzieć, od samego początku masz mieć jasno określony cel, czego ty oczekujesz wobec tej dziewczyny. Oder das Mädel mit dem jungen Mann. Albo ta dziewczyna od tego chłopaka. Vielleicht findest du das traurig, dass du vielleicht der einzige bist, der keinen Freund hat in der Klasse. Być może jesteś smutny, że jesteś jedynym, który nie ma przyjaciela w klasie. Dann sage ich dir immer wieder nur, guck dir ihr Ende an, bevor du jetzt schon unruhig wirst. I mogę ci tylko poradzić, popatrz na zakończenie tej sprawy, nawet jeśli teraz już jesteś niespokojny. Und das vierte gleich damit in Verbindung, Leben in Verantwortung vor Gott bedenken. I czwarty punkt, życie w odpowiedzialności przed Bogiem, by mieć na uwadze. Und Josef hat das eigentlich in seinem Leben ganz wunderschön gezeigt. I właśnie Józef bardzo wspaniale, czy pięknie pokazał to w swoim życiu. Da kommt jeden Tag die Versuchung. Co dzień miał te pokusy. Und Gott ist nicht so ein, ja, so ein Gott, dem man einfach sagt, ja, Versuchung, die wirst du vor bewahrt bleiben. I Bóg nie jest takim Bogiem, który powie, ach, jeśli będzie pokuszenie, to ja cię przed tym zachowam. Aber Gott zeigt auch manchmal die Versuchung, um einfach deinen Glauben zu erproben. Ale Bóg czasem jakby daruje takie pokusy, by twoją wiarę wypróbować. Und jetzt kommt diese Versuchung auf ihn. I teraz ta pokusa dotyka go. Und was macht er? I co on robi? Und ich kann euch nur sagen, viele, viele Fälle kenne ich, die sind kläglich gescheitert, nicht wie Josef. I ja wam mogę powiedzieć, że znam wiele, wiele przypadków, którzy nie postąpili tak jak Józef. Josef sagt, wie sollte ich dieses große Übel tun, um gegen Gott zu liegen? Józef powiedział, jak mógłbym uczynić taką niegodziwość i zgrzeszyć przeciwko Bogu? Ich lebe für Gott, auch wenn das kein anderer sieht, wenn du ganz alleine bist. Ja żyję dla Boga, nawet jeśli nikt inny tego nie widzi, nawet jeśli jestem sam. Surft man als junger Mann mal kurz mal so paar sechs Seiten ab im Internet, Leute, alles möglich. Keiner guckt zu. Dziś na przykład młody człowiek może w internecie na różne złe strony wchodzić, nikt tego nie widzi. Ich kann einen sehr schönen Rat geben, mogę dać bardzo dobrą radę. Was ein Prediger aus USA mal dazu gesagt hat. Jeden z kaznodziei ze Stanów Zjednoczonych coś na ten temat powiedział. Powtórzyć to mogę? Und er sagt immer, wenn du damit Probleme hast, dann lass dein Computer bitte immer in Reichweite von anderen sein, damit jeder zugucken kann. Jeśli masz problem z tym, że właśnie bardzo cię to kusi, żeby na takie strony wchodzić, to postaw twój komputer tak, aby monitor był widoczny przez każdego, czy mógł być widoczny przez każdego, kto będzie gdzieś przechodził w pokoju, czy na przykład w jakimś salonie, czy blisko kuchni, że w miejscu, w którym ten komputer może być w każdej chwili przez kogoś zauważony, nad czym ty siedzisz. I młody człowiek powiedział, ta dziewczyna jest fajna. Das Problem ist nur, problemem jest tylko, der junge Mann ist nicht gläubig. Er ist nicht gläubig. Ja, aber wer hat das gesagt? Der junge Mann hat gesagt, das Mädel ist klasse. Aber das Problem ist nur, der junge Mann ist nicht gläubig. Ale problemem jest to, że ten młody człowiek, który to powiedział, on jest niewierzący. Und da gilt für das junge Mädchen. I wtedy dla tej młodej dziewczyny. Wie sollte ich das große Übel tun gegen Gott sündigen? Powinno obowiązywać to słowo. Jak ja mam zgrzeszyć przeciwko Bogu? Als ich jung im Glauben war, gdy ja byłem jeszcze młody w wierze, war schon draußen im Evangelium am arbeiten. I już pracowałem przy dziele Ewangelii wtedy. Und manchmal waren ganz super nette junge Mädels da. I bardzo często przy moim stoisku były bardzo ładne dziewczyny. I mówiłem, a chcę wam coś dać, jeśli chodzi o Słowo Boże. Und ich hätte manchmal gewünscht, dass bekehrt sich das Mädchen und ich krieg dich. I ja sobie wtedy myślałem, a, oby się ona nawróciła, ja się z nią ożenię. Oder umgekehrt genauso, junge Frau, die Mädchen mit dem jungen Mann.
I dokładnie taka sama historia w odwrotnie, czyli wierząca dziewczyna może to sobie myśleć o jakimś niewierzącym chłopaku. Pamiętajmy o tym, by być zawsze szczerymi. Szczerym w moich motywach. Und wenn der junge Mann kommt, dann tust du dem eigentlich unrecht, oder der junge Frau, dem Bruder. I jeśli przyjdzie taki młody człowiek, czy młoda kobieta, to będzie to złą rzeczą, jeśli ty zrobisz. Wenn du ihn nicht aufklärst und sagst, hör mal, wir passen nicht zusammen. Jeśli ty od samego początku mu nie powiesz, słuchaj, my nie pasujemy do siebie. Weil in irgendwann, wenn wir wirklich heiraten sollten, was gegen Gottes Wort ist. Bo jeśli mielibyśmy się pobrać, co zresztą już jest niezgodne ze Słowem Bożym, werden wir Kinder bekommen. Będziemy mieli dzieci. Wie sollen wir die gemeinsam erziehen? Jak je mamy wspólnie wychować? Ich möchte, dass sie für Gott leben. Ja chcę, aby one były dla Boga, by żyły dla Boga. Aber du gehst zum Fußball. Ale ty chodzisz na piłkę nożną. Legia Warszawa. Legia Warszawa. Or something like that, etwas. Albo coś z tych klubów. Wir gehen auf einmal ganz andere Interessen. I w tym momencie pojawia się konflikt interesów. In der Zeit, wo diese Liebe so groß scheint in deinen Augen. I to właśnie w tym czasie, gdy tobie się wydaje, że ta miłość będzie tak wielka. Denkst du, unsere Liebe wird das alles schaffen? I myślisz sobie, a nasza miłość wszystko przezwycięży. Aber es wird nicht sein. Nie, tak nie będzie. Ich erinnere mich an junges Mädchen. Hübsches junges Mädchen. Pewna młoda, bardzo ładna dziewczyna. Die kam dann zu mir und sagte, warum habt ihr Christen immer was dagegen, dass wir heiraten Leute, die nicht glauben? Ona kiedyś do mnie podeszła i powiedziała, dlaczego wy chrześcijanie macie coś zawsze przeciwko takim związkom, byśmy my się z waszymi chłopakami na przykład wychodziły za nich za mąż. Und habe ich ihr gesagt, weißt du, eigentlich ist das gar nicht deine Frage. I ja do niej powiedziałem, wiesz co, w zasadzie to nie jest twoje pytanie. Denn du weißt ganz genau, bo ty wiesz dokładnie, dass Gott sagt nein. Że Bóg mówi nie. Aber du willst das trotzdem machen. Ale ty chcesz mimo wszystko to uczynić. Und weißt du, du hast das Problem. I ja, wiesz, to jest twój właśnie problem. Der junge Mann stand dabei. I stał młody człowiek przy niej. Das heißt, weißt du, ihm kann ich nicht mal Vorwurf machen. Ihm kann ich keinen Vorwurf machen. I ja mówię, ja powiedziałem, wiesz, wobec niego nie mogę mu nic zarzucić. Der kann das nicht anders. Der findet einfach, du bist wirklich ein total nettes Mädel. On po prostu inaczej nie, on cię uważa za bardzo atrakcyjną kobietę. Tak. Die auch durch den Glauben offensichtlich geformt worden ist, positiv. Która przez wiarę też jest jako pozytywnie odbierana. Die also nicht dem der Masse der Menschen gleich ist. Która nie jest podobna do całej masy innych ludzi. Dann sei ehrlich zu ihm. Bądź szczera wobec niego. Musst ihm das erklären, was du willst. Musisz mu wyjaśnić, czego ty chcesz. Mit Christus leben. Żyć z Chrystusem. Gegen seinen Willen aber handeln. I czy czynić tak jak przeciwko jego woli. Dann kannst du auch keine Ausreden akzeptieren. To wtedy nie możesz akceptować żadnych wymówek. Szósty punkt. Und bei Josef war das dann so weit, wenn die Versuchung kam, dass er so entschlossen war. I u Józefa było to tak głębokie, że gdy przyszła ta pokusa, dass er geflohen ist sogar vor der Versuchung. Że on uciekł od tej pokusy. Und wenn wir ehrlich sind, jeśli jesteśmy szczerzy, ich sag das für mich, ja to też mówię dla siebie, wie oft flieht man nicht? Jakże często my właśnie nie uciekamy. Entschlossenheit ist zur Flucht. Nasze zdecydowanie, aż nawet, które powinno się przerodzić w ucieczkę. Next, please. Reinbleiben. Warum ist das Wort wichtig? Pozostać czystym. Dlaczego to jest ważne? Und jetzt möchte ich eine ganz kurze Story erzählen, die auch immer wieder vorkommt unter Gottes Volk. I bardzo smutną historię chciałem opowiedzieć, która niestety często ma miejsce wśród ludu Bożego. Da ist ein junger Mann, der denkt, ich habe die ganz große Liebe gefunden. I jest pewien młody mężczyzna, który myśli, a znalazłem największą miłość. Und dann findet er die Tamar, seine Halbschwester. I on pokochał Tamar, swoją półsiostrę, czy siostrę przyrodnią. Und war offensichtlich auch ein sehr hübsches Mädchen. Ona z kontekstu wynika, że była bardzo piękną kobietą. Und bei der Masse der großen Familie von David hat er die wohl auch nicht näher gekannt, keine Ahnung. Masse der Kinder. Dawid miał bardzo wiele dzieci i
nie wiadomo, czy oni się znali. Und er hat eigentlich eine ganz schlimme Sache gemacht. I on bardzo złą rzecz zrobił. Denn er geht dann irgendwo dann zu ihr hinein in das Schlafzimmer. Schmeißt alle raus. I ta historia z drugiej księgi Samuelowej, tu jest ten wiersz. Und vergewaltigt sie. I po prostu zgwałcił ją. Und dann steht in der Bibel ein ganz interessanter Satz. I jest w Biblii bardzo ciekawe zdanie wtedy potem napisane. Dann steht nämlich dort, dass Amnon sie hasste mit einem sehr großen Hass, denn der Hass, womit er sie hasste, war größer als die Liebe, womit er sie geliebt hat. Tam jest napisane tak: Amnon znienawidził ją bardzo wielką nienawiścią i jego nienawiść, którą ją nienawidził, była większa niż miłość, którą ją wcześniej miłował. Da ist also irgendwo Leidenschaft in ihm drin, was er irgendwo für Liebe gedeutet hat. Tu była namiętność, którą jemu się wydawało, że to jest miłość. Und da ist er der Mann des Augenblicks. I on jest tym mężczyzną, czy mężem chwili. Ich wollte schon immer das Mädel. Ja ją chciałem, pożądałem. Jetzt ist die Situation, ich werde sie selbst herbeiführen. Ja ją posiadam. Und dann geht er in das Schlafzimmer und vergewaltigt sie. I on wszedł do jej sypialni i zgwałcił ją. Und er holt sich eigentlich das, was Gott nur für die Ehe bestimmt hat. I on zabrał sobie to, co Bóg przeznaczył dla małżeństwa. So, und dann heißt potem jest napisane, der Hass, womit er sie hasste, war größer als die Liebe, womit er sie geliebt hat. Że ta nienawiść, którą ją nienawidził, była większa niż ta wcześniejsza miłość. Und das kannst du über, als Überschrift schreiben über ganz, ganz viele Beziehungen, wo die gedacht haben, wir holen uns unsere Liebe und Freude selbst. I ten wiersz możesz postawić jako takie motto nad wieloma związkami, którzy wcześniej myśleli, my z naszą miłością damy radę przeciwko wszystkiemu. Und vergesst bitte nie, unsere Handlung hat immer auch Vorbildcharakter für andere. I nie zapominaj nigdy, że nasze czyny są zawsze pewnym przykładem dla innych, czy czymś, co inni obserwują. Deutlich an der Geschichte von David. I to była historia też Dawida. David hat so eine Zeit mal so ein bisschen eine geistliche Auszeit genommen. I Dawid miał w swoim życiu taki czas, gdy jakby nie był w tym momencie, jakby duchowość odeszła, czy na bok była odsunięta. Ja, to są, słuch jetzt das passende Wort. So ein Müßiggang ist aller Laster, wie heißt es? Müßiggang ist aller Laster Anfang, so ein deutsches Sprichwort. Müßiggang ist aller Laster oder alles, Beginn alles Elends. Bequemlichkeit, nicht? Bequemlichkeit oder so Leichtfertigkeit ist der Anfang des großen Elends bei David. W Niemczech, w niemieckim jest takie przysłowie, wygoda jest początkiem wielkiej biedy. David vergisst seine Abhängigkeit von Gott. I Dawid odłożył na bok swoją zależność od Boga. Er nimmt sich die Frau einfach. Ja. Und begeht auf den Mord. I po prostu pożądał pewnej kobiety i popełnił mord. Und dann bekommt er von diesem Propheten Nathan im 2. Samuel 12. I potem odwiedził go ten prorok Nathan, 2 Samuelowa 12. Der sagt ihm, dafür musst du vierfach erstatten. I powiedział mu, czterokrotnie musisz to wynagrodzić. Sam wypowiedziałeś wyrok na siebie. Und vor den Augen der ganzen Welt wird alles gesehen werden von dir. I całe oczy całego świata zobaczą twój czyn. Weil Gott sagt, weil du den meinen Feinden Anlass zur Lästerung gegeben hast. I Bóg do niego mówi, ponieważ moim nieprzyjaciołom dałeś pobudkę do bluźnierstwa. Und eine dieser vierfachen Erstattungen ist die Geschichte mit Amnon. I jedna z tego czterokrotnego wynagrodzenia jest właśnie historią. Und dann Absalom etc. Czyli o tym Amnonie, a potem też Absalom i tak dalej. Bei Amnon kommt das dann, dass offensichtlich auch Liebesbeziehungen bei ihm nicht so einen hohen Wert hatten. I jeśli chodzi o tego Amnona, to ten związek, jeśli chodzi o miłość, nie miał dla niego wielkiej wartości. Die Liebe schlägt um in Hass. Ta miłość obróciła się w nienawiść. Absalom hört davon und die Geschichte nimmt seinen Lauf. Absalom o tym usłyszał i ta historia dalej się potoczyła negatywnie. Darum, wenn du jetzt noch alleine bist, ich will dir keine Angst machen vor einer Dauerbeziehung. Dlatego, jeśli jeszcze jesteś samotny, to ja nie chcę ci robić, zniechęcać się przed takim długim związkiem.
Wir wollen uns sagen, lerne erfüllt zu leben. Pierwszy punkt, naucz się, by żyć takim wypełnionym życiem. Diene dem Herrn, übernimm Verantwortung. Służ Panu i weź odpowiedzialność. Und solange du jetzt noch mit deinen Eltern zusammen bist, Geschwistern etc. oder auf der Arbeit, Kollegenschaft, lerne in Frieden mit ihnen umzugehen. Jak długo ty jeszcze, czy jeszcze, jeśli jeszcze żyjesz w domu rodziców ze swoim rodzeństwem, żyj w pokoju z tymi, z którymi jesteś w domu, czy z którymi żyjesz. Wir haben uns erinnert, Freundschaften pflegen. Suche wahre Freundschaften unter deinem Geschlecht. Szukaj tych prawdziwych przyjaźni wśród twojej czy z twojej płci. Gibt das nicht auch anders? I nie rób tego inaczej. Natürlich geht das auch anders. I oczywiście niestety to się dzieje często inaczej. Aber Freundschaften haben immer eine ganz große Gefahr. Ale te przyjaźnie niestety niosą ze sobą wielkie niebezpieczeństwo. Dass du halt eine gute Beziehung miteinander hast. Że na przykład macie dobre relacje między sobą. Aber wenn jetzt ist die Frage, was soll aus der Beziehung werden, wenn es zwischen den Geschlechtern ist? Ale pojawia się pytanie, co ma być z tej przyjaźni dalej, jeśli to jest przyjaźń pomiędzy mężczyzną a kobietą? Ich hatte mit einer Schwester, bevor ich mich verlobte, eigentlich einen sehr, also freundschaftlichen Umgang. Sie hat oft angerufen, ich rief oft an. Ja, zanim się zaręczyłem, to z pewną siostrą miałem bardzo dobry kontakt. Dzwoniliśmy do siebie. Aber was ich nicht gedacht habe, habe ich wirklich nicht gedacht. Ale to, o czym ja naprawdę nie pomyślałem, dass das andere Geschlecht vielleicht mehr unter der Beziehung versteht als du selbst. Że może ta druga osoba, jeśli chodzi o tą naszą przyjaźń, rozumie, czy chce coś więcej z tego niż ty na przykład. Darauf hat mich erst meine eigene Frau heute gebracht. Also die jetzt meine Frau ist. Darauf, das hat sie mir erst klar gemacht, als wir sie besuchten. I to mi właśnie uświadomiła moja żona, że tak to właśnie często bywa. Beherrsche deine Sehnsüchte. Opanuj swoje pragnienia. Wir erinnern uns noch einmal Galaterbrief Kapitel 5, 22. Jeszcze raz przypomnijmy sobie Galacjan 5:22. Die Frucht des Geistes ist. Owocem zaś ducha są. Und Selbstbeherrschung. I na końcu samo strzemięźliwość, czyli pod tym względem jako samo opanowanie. Und das ist ganz wichtig. I to jest bardzo ważne, weil deine Sehnsüchte sonst dich beherrschen. Bo w przeciwnym razie te twoje pożądliwości ciebie opanują ciebie. Ich beispiel noch mal alte Schwester, die ich kenne. Jeszcze jeden przykład. Pewna stara siostra, którą znam. Ledig geblieben. Ona została samotna czy panną. Und die nur in Liebesromanen lebt. Gedanklich nur in Liebesromanen lebt. Ona w swoich myślach żyje tylko w tych romantycznych historiach. Das führt dazu, dass die Sehnsüchte dich beherrschen. Czyli te, jak to się u nas mówi popularnie, harlekiny czyta tylko. I to doprowadza do tego, że te twoje pragnienia czy pożądliwości opanowują ciebie. Und sie ist im Glaubensleben nie über einen kindlichen Zustand hinausgekommen. I ona w swoim życiu wiary nigdy nie wzniosła się ponad ten poziom dziecka. Ich muss innerlich immer bereit sein zu sagen, ja, Vater. Ja muszę być zawsze gotowy, by powiedzieć tak, Ojcze. Wie immer dein Weg ist für mich, ich sage ja. Jakakolwiek by twoja droga ze mną czy wobec mnie była, ja zawsze mówię tak, niech tak będzie. Das führt dazu keine Selbstbefriedigung. I to doprowadza do egoizmu. Weil Selbstbefriedigung ist eigentlich eine Form von Egoismus. To znaczy, to nigdy nas nie doprowadzi do egoizmu, bo właśnie samo zadowolenie to jest egoizm. Und bewahre dir ein klares biblisches Verständnis für das, was Liebe ist. I zachowaj sobie to właściwe biblijne zrozumienie tego, co według Biblii jest miłość. Und wenn du das bewahrst in die Ehe hinein. Jeśli ty to właśnie zachowasz dla małżeństwa, dann wird das ein gegenseitiges Beschenken sein.
to będzie to wzajemną nagrodą dla was. Das beste Hochzeitsgeschenk, was ich dir wünsche. I najlepszym prezentem ślubnym, który życzę. Das ist ein reiner Körper für den Partner. Czyste ciało dla partnera. Aber ich muss euch dazu sagen, wenn du selbst den Herrn gefunden hast in der Gosse, mit vielen traurigen Erfahrungen auch auf dem sexuellen Gebiet. Ale muszę powiedzieć, jeśli ty pana znalazłeś po wielu różnych złych doświadczeniach, kannst du trotzdem so ein Hochzeitsgeschenk bringen. To mimo wszystko możesz taki właśnie prezent drugiej połowie darować. Aber wenn man sich nicht rein erhält, ale jeśli nie zachowamy siebie czystym, dann vergleicht man immer die Partner, die man hat, mit dem anderen. To ciągle na nowo będziemy porównywali jednego partnera z drugim, jak to było. Bewahre dir bitte eine reine Gedankenwelt. Zachowaj czysty ten świat twoich myśli. Kennst du das beste Mittel, wo man tolle Filme mitmacht und tolle Bücher schreibt? Wiesz, jaki jest środkiem, czy jak zrobić dobry film albo dobrą książkę napisać? Und super tolle Musik macht? I na przykład napisać bardzo fajną muzykę? Liebe. Miłość. Liebe verkauft sich am besten. Miłość sprzedaje się najlepiej. Aber ich sage noch mal, was ich zu Anfang gesagt habe. Ale jeszcze raz powtarzam to, co na początku powiedziałem. Die Liebesfilme, die heute gezeigt werden. Filmy o miłości, które dzisiaj można obejrzeć. Die enden nicht mit. One nie kończą się pocałunkiem w rękę i kurtyna zapada. Ale one zaczynają się tym, że dwójka idzie do łóżka. I nasza fantazja nabiera biegu. Czyli ten czyste myśli, zachowanie czystych myśli. So erobert ihr gemeinsam das Gebiet der Zuneigung, der Liebe in der Ehe. I w ten sposób zdobywacie tą wspólną, tę wspólną modlitwę, która te skłonności w miłości, skłonności miłości w małżeństwie. Was heißt das jetzt? Sprüche 5,18 nochmal. Sprüche 5,18 muss ich mal gucken. Na wesel się wszystko. Ach ja, freue dich an der Frau, das ist schönes Wort, ja. Herrlich. Und ich kann euch sagen, ich freue mich immer noch an der Frau meiner Jugend. I mogę wam powiedzieć, że ja się nadal raduję z młodości mojej żony. Obwohl ich sagen muss, ich habe schlimme Dinge gesehen auch in meinem Leben auch ohne Gott. Choć muszę powiedzieć, że miałem wiele złych rzeczy w moim życiu bez Boga. Auch obwohl ich gläubig war. Auch obwohl ich gläubig war. Nawet już po tym, jak gdy ja uwierzyłem. Was die Gedankenwelt verunreinigt. I jeśli chodzi o tą czystość myśli. Und das musst du wirklich alles dem Herrn sagen. I to musisz wszystko Panu powiedzieć. Denn Gott möchte wirklich Reinheit. Bo Bóg chce czystości. Und erfreue dich. An der Frau deiner Jugend. I raduj się z żony młodości twojej. Zapomniałem, że jeszcze. Aber das kam mir auch in Gedanken gerade. Że jeszcze słowo na temat zaręczyn. Denn als Apostel Paulus uns Christen so vorstellt, wie er unser Christenleben sehen möchte. Gdy apostoł Paweł nam mówi, jak on chciałby widzieć nasze życie chrześcijanina. Da sagt er eigentlich: Ich möchte eigentlich euch dem Christus wie eine reine, keusche Jungfrau darstellen. I mówi, chciałem was przedstawić Chrystusowi jako czystą pannę, czy dziewicę. Was meint der Apostel damit? Co miał na myśli apostoł? Der meint eigentlich, dass dein Leben hingegeben ist an einen einzigen. Tu chodzi o to, że twoje życie jest oddane jednemu jedynemu Chrystusowi. Verlobte werden Braut und Bräutigam genannt. Ci, którzy są zaręczeni, nazywani są oblubieńcem i oblubienicą. Und ihr wisst ja, ich finde das immer sehr schön, wenn Verlobte sich lieb haben. I dla mnie to jest bardzo piękne, gdy ci, którzy są zaręczeni, się okazują sobie miłość. Wenn da kein Streit ist. Gdy między nimi nie ma kłótni.
wenn man versucht, sich einander so auf geistig-seelischem Gebiet so kennenzulernen. Gdy uda nam się poznać na tym poziomie duchowo-duszewnym. Denn wenn da schon vorher so viel Streit ist. Bo gdy już przedtem jest tak wiele kłótni, dann ist das besser zu sagen, oh, dann heiraten wir doch. To lepiej jest powiedzieć, nie pobierajmy się. Verlobte sind eigentlich, das ist eine Liebesbeziehung, ein Versprechen der Heirat. Zaręczyny to jest taki, taka relacja w miłości. Du hast dein Herz einem anderen versprochen. Obiecałeś swoje serce innej. Und in dieser Zeit sollst du den anderen jetzt kennenlernen. I w tym czasie masz poznawać tą drugą połowę. Wie bei dem Thema Freundschaft, wie tickt der andere, wie ist er aufgestellt? I dokładnie tak jak było to, jeśli mówiliśmy o tej przyjaźni. Jak ten drugi jest nastawiony, jak, co on myśli. I to pięknym jest, że Bóg mówi w 1 Mojżeszowej 2, że jest to właśnie ten partner, który jest Tobie odpowiedni, czyli odpowiedni dla Ciebie. Myśmy przez te lata wielu takich poznali, którzy się poznali, czy towarzyszyliśmy takim, którzy się poznali. Ein junges Mädchen, die musste ihr eigenes Erbrochenes auflöffeln im Kinderheim. Jedna na przykład dziewczyna, która musiała, pochodziła z domu dziecka, die kam zum Glauben. Ona uwierzyła. Und ihr Mann, den lernten wir kennen bei einem Gospel Meeting. I jej męża, jego poznaliśmy w czasie ewangelizacji. Und der Herr, wir staunten, wie die füreinander ihm entsprechend bestimmt waren. I myśmy właśnie mogli się zadziwiać, jak to Pan sprawił, że oni jakby dla siebie zostali stworzeni. Da kam so ein Mädel zu den Zusammenkünften, kommt immer noch, Gott sei Dank. I ona przychodziła na zgromadzenia i przychodzi po dziś dzień. Muslimischer Hintergrund. Ona pochodziła z muzułmańskich, miała korzenie muzułmańskie. Er kommt aus einer ganz kaputten Familie. On natomiast pochodził z bardzo zepsutej rodziny. Und sie waren so freundschaftlich miteinander. I oni jej się bardzo zaprzyjaźnili. Und es gab wirklich Chaos pur in dieser Beziehung. Chaos pur. Nur Chaos. I w tym związku można było widzieć tylko chaos. Aber dann schenkte der Herr Umkehr im Herzen. Ale Pan darował im jakby takie odwrócenie w ich sercach. Und es macht Freude zuzusehen, wie sie ihn mitzieht. I to było wielką radością obserwować, jak ich Pan ciągnął. Unter Gottes Wort, unter Gottes Volk. Wśród, czy pod słowem swoim i wśród ludu Bożego. Gott ist so souverän, der findet einen Partner, dir entsprechend. Bóg jest tak suwerennym, że może znaleźć dla Ciebie partnera. Wir müssen nur vertrauen dem Herrn. My tylko musimy Jemu zaufać. Też musimy być gotowi, by zapytać: Panie, czy to jest w ogóle dla mnie ta droga, którą Ty masz, że mam mieć męża czy żonę? Być może Pan chce, by moja energia była poświęcona dla Niego. Da sind zwei Mäuse wieder, sitzen zusammen. Tu widzimy... Liebst du mich denn auch noch, wenn ich alt bin? Dwie myszy, które razem siedzą i jedna pyta: kochasz mnie jeszcze, gdy jestem już stara, czy stary i brzydki? Aber, sagt die andere Maus, das tue ich doch. Tak, no właśnie to czynię. Nach dem Motto, du bist schon alt und hässlich. To chodzi o to, że ty już jesteś właśnie, to jest właśnie gra słów w niemieckim, ciężko to u nas przetłumaczyć. Kiedy jestem stary i brzydki, odnosi się do tego. No właśnie, tak, jesteś już stary i brzydki. Wo siehst du heute noch Ehepaare, 60 Jahre verheiratet? Gdzie dzisiaj jeszcze możemy spotkać małżeństwa, które mają staż małżeński, powiedzmy, 50-60 lat? In den modernen jungen Ehen. W tych nowoczesnych związkach? Dann fragst du zwei, die ganz alt sind. Możesz zapytać, czy pytasz dwójki ludzi, którzy są już bardzo starzy, die über 60 Jahre zusammen sind. Którzy 60 lat ze sobą są. Und dann fragst du sie, ja, warum seid ihr immer noch zusammen? Dlaczego wy jeszcze jesteście razem? Oh, sagen die dir, wir kommen aus einer Zeit, wo man nicht immer alles gleich weggeworfen hat, wenn das nicht gerade mal so passte. I oni odpowiedzieli, my pochodzimy z czasów, kiedy gdy coś nie pasowało, to nie wyrzucało się tego od razu.
Und das ist ganz wichtig für unsere Zeit, dass wir merken, selbst wenn der andere mal nicht so läuft, wie wir das so gerne haben. I to jest bardzo ważne, by właśnie to zauważać, gdy coś idzie nie tak, jak my byśmy chcieli. In einer guten und dauerhaften Beziehung. By to nadal było, by to utrzymywać w tym dobrym i długim związku. Wird's natürlich sehr viel Vergebung auch geben. I to też daruje nam, czy nauczy nas wiele przebaczać. Das schönste Glück ist, was ich habe, ist, to najpiękniejszym szczęściem, które mam, dass ich mit meiner Frau zusammen niederknien darf. To jest to, że ja z moją żoną mogę uklęknąć kann sagen, Herr, entschuldige, das war nicht okay. I mogę powiedzieć, Panie, przepraszam, ale to było nie w porządku. In Gegenwart meiner Frau. Wobec mojej żony. Und manchmal sogar in Gegenwart meiner Kinder. I na przykład też było to, co zrobiłem, było nie złe wobec moich dzieci. Und dass man durch Vergebung leben darf. I że my możemy wspierać się czy żyć przebaczając sobie. Also wir haben uns lieb, auch wenn wir alt und hässlich sind. I my miłujemy się, mimo że jesteśmy już starzy i brzydcy. So, my time is over. Sorry. I'm not Paul, the apostle who speaks until midnight. Some questions. So, Entschuldigung. Soll ich das so? Ja, ganz ruhig, was mój czas już minął i nie jestem apostołem Pawłem, który przemawiał do północy. Ale jeśli ktoś by miał jakieś jeszcze pytania, to... Jetzt kann man was sitzen lassen, wir können noch was essen und danach kann man noch fahren. Ich bin völlig frei, aber ansonsten dziękuję für die ganze Aufmerksamkeit. Dziękuję Wam za uwagę. Und ja, wünsche euch wirklich so von Herzen, dass ihr alle glückliche Beziehung leben dürft. I życzę Wam, byście mogli żyć w tych szczęśliwych relacjach czy związkach z Panem. Aber ich möchte auch all denen sagen, die vielleicht keine Beziehung eingehen werden mit dem Mann. Ale też do tych, którzy być może nie będzie im to dane, by mieć, by zawrzeć związek małżeński. Deshalb nicht die Hälfte wert. To nie jesteś połowę tego wart, czyli nie jesteś połowę warty. Ich habe mit Hochachtung lese ich Lebensgeschichten von Frauen der Kirchengeschichte. Ja z wielkim szacunkiem czytam o, czytam często książki dotyczące, czy takie biografie o kobietach z historii Kościoła. Und auch Männer der Kirchengeschichte. I również o mężczyznach. Die nur deshalb so erfolgreich waren im Dienst für ihren Herrn. Którzy byli tylko dlatego użyteczni w służbie dla Pana. Weil sie alleine waren. Bo oni byli samotni. Sollte man nie vergessen. Nie zapominajmy tego nigdy. Ist kein Mensch zweiter Klasse damit. Kein Mensch zweiter Klasse. To nie, nie jesteś, jeśli jesteś samotny, to nie jesteś człowiekiem drugiej kategorii. Dziękuję.